Ja w wakacje prowadzę różnego rodzaju zajęcia sportowe, na różnych eventach, wyjazdach, obozach, aktywności dla dzieci i młodzieży. Super, tak? Fajna praca wakacyjna. I jak jesteśmy już na takim wyjeździe, to zdarza się, że szefowa zażyczy sobie, żeby zorganizować drużynowe zawody dla całego obozu, nie wiem, 70 dzieci na jednej wielkiej przestrzeni. I oni przez cały dzień są najpierw dzieleni na grupy, mają przydzielanego instruktora, w tym na przykład mnie, jako swojego lidera, którego oni będą go reprezentować, nie ja ich. I ważna informacja. I tak dalej. I potem są jakieś aktywności. No jestem takim szczęściarzem, że mi się zawsze trafiają te dzieci najbardziej wyjątkowe. Pierwszy dzień takich zabaw. Dzieci siedzą po 6 osób na trawie, na gigantyczne polanie. My dostajemy kartki, mazaki, żeby im rozdać, żeby oni napisali nazwy drużyny, wymyślili logo tej drużyny i na dole napisać, jaki instruktor odpowiada za tę grupę. Ja idę, zostawiam im te kartki, mazaki, wszystko. Wysłuchajcie, pójdę tylko po wodę, za sekundę wracam. Wracam po 5 minutach i zastałem plac budowy. Czyli jak to wygląda? Jeden zielonym markerem dzieciak trawę, zielonym trawę maluje, inny, nie wiem, zawieścił mu się Windows, patrzy na tą planę, na niebo, myśli, że jest na tapecie z 95 roku. Generalnie, tak jak na budowie, widać, że coś się dzieje, ale praca nie posuwa się do przodu. No, więc słuchajcie, muszę interweniować. Muszę interweniować. Siadam sobie z nimi na tej trawce. Słuchajcie, ja się przeszedłem, zobaczyłem, jak inne drużyny sobie radzą. Mają nazwy różne. Gigaczady, nie wiem, Essa Team. Słuchajcie, wymyślimy coś, upodobnimy się do innych. Będzie super zabawa cały dzień. Będziecie mnie reprezentować. Także piątka, damy radę. No i wtedy odezwała się ona. Taka najmniejsza, najbardziej niewinna dziewczynka. Okularniczka, gdzieś tam w rogu. Dobra, to ja mam pomysł. A ja trochę jak taki, wiecie, profesor po 40 minutach nudnego wykładu, jak ktoś zadaje pytanie. Słucham, proszę bardzo! To może nazwiemy się ZSRR. To ja mówię. No nie, ale może inne pomysły. Ale bo już za późno. Poszło, oni wszyscy. Nie, dobre, że to sobie się dobie, tak. Chodźcie, nazwijmy się za te sobie. No to idę do kierowniczki. Hej, słuchaj, bo wiem, że wszyscy już są gotowi, ale jest taka sytuacja. Oni chcą się nazwać ZSR. Ja się przejąłem tą sytuacją generalnie. A ona, doświadczona kobieta w zawodzie, milisekundę widziała, co zrobić. Coś tam w ogóle robi, słucha mnie jednym uchem. Dobra, to wpiszemy im ZTR, Związek Rajdowców i będzie. Ale każdy wiedział, o co chodzi. Następnego dnia, nie zgadniecie, gra drużynowa, maszyna losująca przedzieliła mi 6 innych dzieci. Sytuacja się powtarza. Mazaki, kartki, zaraz wracam. Wróciłem, to nawet nie był plac budowy, tylko po prostu nic się nie wydarzyło, tak? 6, jakbyś po prostu zapauzował grę. Pomyślałem, dobra, to nie dam im w pełni wolnej woli, tylko nakieruję ich, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. No i zacząłem. Dobra, słuchajcie, to bo już znowu jesteśmy ostatni. To jest, że zawsze jesteśmy ostatni. To się nie wie, tylko ja. A może powiedzcie mi, jakie filmy lubicie oglądać? Może Marvela ktoś lubi? O, superbohaterowie, może Spider-Man Team albo Zielone Halki. Słaby nazwa, ale cokolwiek, żeby było, wiecie, żeby to przeszło.
No i uwaga. Znowu znalazł się rodzynek. Tym razem gość. Nie dziewczynka. Taki chłopak, myślę, że emo. Od stóp do głów czarny, od włosów przez paznokcie do ubrań. Grzywka taka, że oczy mu zasłaniała. Gość z jakiejś anime albo sali samobójców się wyrwał, kurwa, na chwilę do mnie, do grupy. Wyjątkowy, tak? I on się opierał o jakiś murek, on jedynie nie siedzi. Opiera się o murek, on myśli, że jest tyle dysku. A może nazwiemy się Hydra. Dla tych, co nie wiedzą, Hydra to jest taka PG-13 wersja w Marvelu przeciwnicy Kapitana Ameryki. Generalnie wersja PG-13, trzecia rzecza, hitlerowcy, naziści, super! Tak? To jest generalnie to. I to już nawet nie to, że ja powiedziałem nie, tylko to już kartka jest napisana, tak? Już oni to napisali, już jeden poszedł, zawiązałem buta, patrzę, już oni tam zgłaszają to. Do tego, to ja biegnę do kierowniczki znowu. Słowa Hydra. A ona tylko tak. Ale to z bajek jakiś, tak? Z bajek. Dobra, puść już, czekamy tylko na was, jak zwykle. Dawaj to. No i tylko, że te kartki, logo, nazwa drużyny i podpis, kto je, kogo reprezentujemy, trafiały na tablicę ogłoszeń. Więc wyobrażam sobie rozmowy innych instruktorów, którzy tam byli ze mną na tym wyjeździe. Serdecznie pozdrawiam. Jak tam, jak się nazywa twoja drużyna? No, moja gigaczady, a twoja? No, moja ESA Team. A ciekawe, co tu ma Kajtek... Kajtan Kajdanowicz, ZSRR, Kajtan Kajdanowicz, trzecia rzesza! No i ja, za kilka dni poszła fama wśród instruktorów, że jutro znowu robimy taką gierkę. No i ja idę się wyżalić mojej ówczesnej koleżance. Wiechaj, słuchaj, bo dobrze wiesz, jak jest... Ja wiem, no, chodzi o te twoje nazwy, tak? Tak. Tak, wszyscy już wiedzieli. Dlaczego to się, dlaczego to mi się przydarza? Dlaczego to te moje dzieciaki coś takiego robią? A może ty masz na nie jakiś zły wpływ, jakiś zły vibe im dajesz? Słuchajcie, co to znaczy zły vibe? Że wąsa mam, czy przychodzi do mnie jakiś dzieciak i mówi: panie Kajtku, Jacek chce mi zabrać cukierka, mojego cukierka, naszego cukierka, to jest ten vibe, że ZSRR musieli się nazwać